Jest połowa kwietnia i właśnie spadł świeży śnieg. No nie, ja mam już dość tej zimy. Jest połowa kwietnia, St. Moritz i tak to wygląda. Temperatura minus 3,5, godzina 13. Ja mam już tego dosyć. Pane Sojka, telefon. Dziękuję, panie Balcar. Pościce. Drodzy Państwo, to nie jest styczeń, to jest połowa kwietnia, St. Moritz. Panie Sojka, telefon. Dziękuję, panie Balcar. Pościce. Tak, tak, proszę Państwa, to są góry. A w górach żartów nie ma. Jest połowa kwietnia. Spadła świeżutka, dość gruba warstwa śniegu. Myślę, że rano no, mogły być na drodze trudności. Mógłbym nie dojechać, gdybym jechał, ale już nie jadę, bo już nie muszę tam pracować. Opowiem dzisiaj o pracy w tunelu. Pracowałem kiedyś w tunelu i rozmawiałem z ludźmi, którzy pracowali w tunelu Gotharda. Jest taki tunel w Szwajcarii, jeden z najdłuższych na świecie. Tunele są dwa. Jest tunel samochodowy, który ma, nie pamiętam w tej chwili dokładnie ile, to jest 20 parę kilometrów. I jest drugi tunel kolejowy, który ma około 50 kilometrów. Rozmawiałem z ludźmi, którzy tam pracowali, a później sam pracowałem w tunelu. To było w kantonie Wallis, z tym, że nie był to tunel drogowy, była to elektrownia wodna. Wyglądało to mniej więcej tak, że w środku góry wydrążona była dziura i do tej dziury dojeżdżało się tunelem, a w tej dziurze zainstalowana była elektrownia wodna, to znaczy jeszcze nie była gotowa, bo akurat jak ja tam byłem, to ona była w trakcie budowy, nie? No ale miała tam być elektrownia wodna. Na górze zbiornik wody, tama. Woda miała spadać na dół, produkować prąd, kiedy jest bardzo drogi. Wtedy ta elektrownia miała być uruchamiana. Natomiast wtedy, kiedy prąd jest bardzo tani, to przy pomocy pomp elektrycznych woda miała być wpompowywana z powrotem na górę. Tak to miało wyglądać. Z informacji, jakie wtedy uzyskałem, do tej pory na tą elektrownię wydano już 8 miliardów franków. I oczywiście do zakończenia prac było jeszcze bardzo daleko. Teraz tak, ja tam przyjechałem w maju, więc temperatura w tunelu cały rok jest w
tamtym tunelu, bo to nie dotyczy wszystkich tuneli, w tamtym tunelu, gdzie ja pracowałem, tunel miał 5 km, 5 km jechało się tunelem i dojeżdżało się do tej dziury wydrążonej w górze, gdzie była zainstalowana ta elektrownia. Więc w tym tunelu panowała stała temperatura, czy lato, czy zima, nie ma znaczenia, panowała stała temperatura 16 stopni. 16 stopni plus cały czas nawiewy, bo cały czas chodziły wentylatory, które pompowały powietrze, żeby można było tam żyć, więc pompowały powietrze o stałej temperaturze 16 stopni. No i to powodowało, że cały czas wszyscy byli zakatarzeni, przeziębieni. No bo wystarczyło, żeś parę razy stanął gdzieś tam koło nawiewu, na przykład czekając na windę. No i cię już zawiało i już ha, 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 i już katar, i już przeziębienie. Więc tak to wyglądało. Jak wyglądał transport? Transport wyglądał tak, że spotykaliśmy się w pewnym umówionym miejscu, wszyscy tam przychodzili z mieszkań, tam gdzie mieszkaliśmy, i były busy firmowe. Do tunelu mógł wjechać samochód tylko z silnikiem diesla. Benzynowy wjechać nie mógł, więc wsiadaliśmy wszyscy do busa i jeden, który był jeszcze w miarę trzeźwy rano, prowadził tego busa i jechało się 5, tak jak mówiłem, 5 km tym tunelem. I tam wysiadaliśmy, auto parkowaliśmy gdzieś tam z boku. Nie było zbyt dużo miejsca na parkowanie, no ale no na tyle był ten tunel szeroki, że dało się zaparkować i jeszcze był przejazd z drugiej strony. Więc parkowaliśmy samochód, no i szliśmy do pracy. Tam się wjeżdżało winną do tej elektrowni. Oczywiście wszędzie była woda, lało się tam, mokro było. Jak warunki finansowe? Pracując w tunelu w Szwajcarii należy się dodatek tunelowy, który wynosi 500 franków tygodniowo. Czyli no, miesięcznie 2000 franków dodatku. Powinno być. Powinno być, ale nie było. Nie było, bo firma postanowiła na nas sobie zaoszczędzić i zamiast tego dodatku tunelowego dawali nam zakwaterowanie gratis. Zakwaterowanie było w blokach takich starych, nie? To było mieszkanie, tam gdzie była kuchnia, trzy pokoje, każdy miał po pokoju. Ja mieszkałem z dwoma Włochami, ale w pokoju praktycznie nic nie było. No był internet, to owszem był, nawet dość dobry, ale w pokoju było tylko łóżko i krzesło. Więc żeby mieć stolik, to musiałem takie tromle przynieść z elektrowni, na których się kable nawija, i deskę, żeby sobie zrobić stolik. Do sklepu najbliższego było 30 km po stronie szwajcarskiej i 20 km po stronie francuskiej, bo to było tuż przy granicy z Francją. Więc jeździliśmy, no oczywiście, na zakupy do Francji. Jeździliśmy na zakupy do Francji. No ale też nie był to jakiś duży sklep. Była ta taka wioska francuska, gdzie był mały sklepik, więc nie był tak tani, jakby się należało spodziewać. A do większej miejscowości było jakoś też 35 km, czy 40 nawet. No i tam już były większe sklepy, no ale nie jeździliśmy tam, bo to było za daleko. Więc ogólnie od ludzie.
I taka sama sytuacja była, jak mi opowiadali chłopaki w tunelu Gotarda, z tym, że oni mieli dodatek tunelowy, te 500 franków. No ale tak, po pierwsze mieszkali w kontenerach, bo tam to już było kompletne od ludzi, nie dość, że sklepu i niczego, to w ogóle ludzie tam nie mieszkali żadni, nie było żadnej wioski. Więc ustawili im przy tunelu kontenery, mieszkali w kontenerach, była tam stołówka, gdzie można było za w miarę rozsądne pieniądze, tam powiedzmy te 15 franków, kupić sobie obiad, rano o 7 wychodzili z tych kontenerów i wsiadali do pociągu, no bo to jak mówiłem wcześniej, to był tunel kolejowy, więc wsiadali do pociągu, jechali godzinę pociągiem, żeby dotrzeć do miejsca, w którym pracowali. Temperatura w tunelu dochodziła do 50 stopni. Warunki były pracy bardzo uciążliwe, więc mówił mi ten kolega, że po pierwsze praca szła niesamowicie wolno, to raz, a dwa, bardzo dużą uwagę przykładano do przepisów bezpieczeństwa pracy. Wszystko musiało być zapięte na ostatni guzik. Nie można było w niczym uchybić. I było to dość mocno respektowane. Teraz, jeśli chodzi o pracę w tunelu, no zdarzają się takie oferty, nie ma ich dużo, zdarzają się, no ale niestety, jeśli chodzi o moją osobę, no to do pracy w tunelu, ponieważ są bardzo ciężkie warunki, szczególnie no, w takim tunelu jak tamten był kolejowy, gdzie temperatura wynosiła, dochodziła do 50 stopni, więc no to są warunki ciężkie, preferowano ludzi młodych i zdrowych, bo nikt nie był zainteresowany tym, żeby tam starszy gość, nie wiem, odszedł, bo dostał zawału. Dlatego nie jest łatwo taką pracę dostać. No i oczywiście no ja jak pracowałem tam w tej elektrowni wodnej, to musieliśmy zrobić kurs PSAGA. Kurs PSAGA to jest coś jak kurs BHP, tylko rozszerzony. Chodzi o to, że przy pracy na wysokościach są wymagane pasy bezpieczeństwa. Trzeba pracować w pasach bezpieczeństwa. I teraz jeśli tak się zdarzy, że ktoś rzeczywiście no, spadnie i zawiśnie na tych pasach, to po pierwsze primo musi mieć już doświadczenie, musi chociaż raz już na takich pasach wisieć, żeby wiedzieć jak to jest. Dwa, musi potrafić na tych pasach przeżyć, ponieważ te pasy uciskują naczynia krwionośne i na takich pasach po 20 minutach człowiek traci przytomność. Więc żeby tak się nie stało, no bo załóżmy, no, pracujesz i nie ma nikogo w pobliżu i pach, zawisłeś na pasach, więc musisz wiedzieć, co zrobić, jak zadziałać, żeby nie stracić przytomności. Są odpowiednie procedury, które się wykonuje, że na tych pasach się tak jakby podciągasz, one mniej uciskują na naczynia krwionośne,
i obieg krwi jest i nie tracisz przytomności. I wtedy możesz krzyczeć, halo, pomocy, pomocy. To jest po pierwsze primo. Po drugie, uczą cię, jak takiego wisielca zdjąć. Są do tego specjalne procedury, specjalne przyrządy i też trzeba mieć już przynajmniej jedno takie doświadczenie i wiedzieć teoretycznie, jak takiego człowieka podpiąć, żeby tym przyrządem go wyciągnąć. Więc najpierw się uczy na tym kursie Psaga, uczy się teorii, a później praktycznie. Trzeba po pierwsze zawisnąć na takich pasach i po drugie dać się kolegom wciągnąć na górę. To raz, a dwa, później kolega idzie zawisnąć, a ty musisz przy pomocy tych przyrządów i przy pomocy kolegi we dwóch musicie go wyciągnąć na górę. I dopiero po ukończeniu takiego kursu dostaje się zaświadczenie, że się kurs przeszło i można zacząć pracować w elektrowni. My co prawda zaczęliśmy pracować nie mając jeszcze tego kursu, ale to tylko jeden dzień, bo w drugi dzień już cały dzień był przeznaczony na kurs. Ten kurs jest drogi, ale płaci za niego pracodawca. Ja robiłem dwa razy taki kurs, raz właśnie tam, w tym tunelu, a raz w zakładach farmaceutycznych, jak pracowałem, to też był wymagany kurs Psaga i przed przystąpieniem do pracy wszyscy, którzy mieli zacząć pracę, spotkaliśmy się tam w jakimś, nie pamiętam, w jakimś mieście w Szwajcarii. Kurs trwał oczywiście cały dzień i teoretycznie, i praktycznie. I dopiero jak przyszły, po odbyciu tego kursu, dopiero pojechaliśmy do pracy, no i przyszły zaświadczenia. I do dzisiaj to zaświadczenie, że ja ten kurs odbyłem, mam. Natomiast ten z tunelu, no niestety, ale nam nie dali. Ja wymyśliłem sobie, że skoro płacili, no to nam nie dali, nie? Jak chcesz mieć kurs Psaga, to idź i zapłać. Nie wiem, no chyba z 1000 franków kosztuje. Natomiast no, tam z zakładów farmaceutycznych, no to dostałem i mam to do dzisiaj. No i jak na razie nikt jeszcze o ten kurs mnie nie pytał. O, właśnie przed chwilą minąłem takiego dostawczaka i gość łańcuchy zakładał. Jest połowa kwietnia. Jak to mi powiedział jakiś czas temu koleś z obsługi dróg, w górach łańcuchy są obowiązkowe. Trzeba mieć w bagażniku. W każdej chwili może spać śnieg. To co, nic nie robimy? Robimy film. I to jest dla nas najważniejsze. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeśli się film podobał, to zachęcam. Łapka w górę. Subskrybujcie i komentujcie moje filmy. Tylko jeszcze jedna uwaga, przy subskrybowaniu to proszę nacisnąć przycisk subskrybuj i później u góry taki dzwoneczek wyskoczy. To ten dzwoneczek też trzeba nacisnąć. Pozdrawiam, do następnego razu. Jak to mówią Szwajcarzy, bis nächste Mal. Ciao. A Pan Bóg? Co na to Pan Bóg? La la la, la la la, la la la, la. Nie można tak myśleć. Przecież gdzieś musi istnieć jakiś inny, lepszy świat.